do prowadzenia mojego bloga nakłonili mnie moi znajomi, którzy od dłuższego czasu śledzili moje poczynania kulinarne i sportowe. Gotowanie to jest moja pasja od zawsze. Od zawsze starałam się gotować, uczyła mnie tego moja mama. U nas w domu zawsze był ciepły obiad. Ja też staram się to przenieść do mojego domu. Od kiedy pojawiły się dzieci, jeszcze uważniej zwracam uwagę na to, co jem ja, co je moja rodzina. Praca modelki nigdy nie była moim marzeniem. Stało się to zupełnie przypadkiem. Ja podchodziłam do tego bardzo sceptycznie, bez jakiegoś większego entuzjazmu. Dziewczyny, które marzą o tym, aby zostać modelką, po pierwsze powinny dobrze sprawdzić agencję, z którą chcą współpracować. Myślę, że dobra agencja to jest podstawa i tak naprawdę od niej zależy wszystko. Jeżeli agent uwierzy w nas, uwierzy w naszą moc, jest w stanie nas wypromować i pomóc dojść naprawdę daleko. Świat mody jest takim światem szalonym i pośród wielu, wielu ludzi, wizjonerów, szalonych artystów spotyka się cenne perełki, z którymi znajomości pozostają na zawsze. W Stanach ceniłam sobie pracę z Ralphem Laurenem, z nim robiłam wiele kampanii. Po prostu jest cudownym, wspaniałym, ciepłym człowiekiem. Nazywam się Kamila Szczawińska, znajdujemy się właśnie na sesji dla Joya. Pozdrawiam wszystkie czytelniczki.